Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Gramy dalej w Darkwood, kochani. I jak słyszycie po moim głosie, nadal mi niestety nie przeszła choroba, a wręcz chyba jest jeszcze gorzej. Ja nie wiem, normalnie głos mam taki piękny, że to szok. Dobra, z tego co pamiętam, przeżyliśmy ostatnią noc. Ale taką dosyć ciężką noc. I obiecałem, że dzisiaj gdzieś sobie pójdziemy. Tu jeszcze nasza trójka sobie stoi. I trzej. Czy my od nich możemy coś jeszcze kupić? To jest pytanie. Nurek nie jest mi już potrzebny w żaden sposób. Materiał również nie. No, deski. Myślę, że sami sobie to ogarniemy. Będziemy zbierać teraz na ostrze siekiery może. I wiem, że obiecałem, że idziemy na wyprawę. I tak właśnie zrobimy dzisiaj. Myślę, że następnej nocy możemy nie przeżyć, co prawda. Ale to raczej nie jest jakiś wielki problem. Dobra. Jesteśmy tu. Byliśmy w wiosce? Tam nam wyleciało wtedy to gówienko. A to w pobliżu złomowiska. Przejdźmy się może w tamtą właśnie stronę. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Jezu, naprawdę przepraszam was za mój głos. Jest paskudny. Mówię normalnie, totalnie przez nos. O, pierwsze grzyby. Zbieramy oczywiście. O nie, znów to. I dobrze, że strzeliłem. Na grzybniaków jest jeden sposób. Strzał w łeb. Ile grzybów? Tam coś jest. Tam coś jest. Jezu, ile tej padliny tu leży. O, widzę, spokojnie widzę. Nie pamiętam, że tak około 16 godziny. Musimy się już zacząć wracać. Kamienie nie są mi potrzebne nawet. Gdzieś słyszę, że walił bem. To jest mokradło. Ruina. Butla gazowa, przyjrzyj się. Uderzenie w zawór spowoduje uwolnienie gazu pod wysokim ciśnieniem. Coś słyszę. To tylko wilk. Dziura. Mięsko. Nie będę na niego marnował amunicji bez przesady. No jak te butle są w ogóle zastosowane? W taki sposób, dobra. Dobra, chodźcie, tego wilka rozwalimy, bo już mi zaczyna irytować powoli. Boż ty gnoju. Dobra, wilka nie ma. Nie mówcie, że nie przyjdziemy tamtędy. No fucking way. Coś tam wali non stop, a to on tu wali. Te drzwi chyba są czymś zablokowane z drugiej strony, no co ty nie powiesz? A może dlatego ja musiałem tutaj tą butlę użyć? No dobra, spróbujmy. Postawmy ją. Tylko tak. Nie. Ja pierdolę. O kurwa, nie wierzę w to, cośmy zrobili. Nie wierzę, co się odjebało.
Po prostu nie wierzę, co się odjebało. Totalnie nie wierzę, co się odjebało. To nie było specjalnie, wierzcie mi, naprawdę. O kurwa. Po prostu nie wierzę w głupotę, która tu się stała. Było tak absurdalne, co się stało, że to szok. Ja bym nie pomyślał, że tak się może stać. Naprawdę, wierzcie mi, to nie było specjalnie, żeby nie było. Kurde, tyle czasu straciliśmy. No ale cóż, no idziemy dalej. Nie wierzę po prostu w tą absurdalność, która tu się stała, naprawdę. O, jest nasz plecak. Co, jeszcze raz? Jeszcze jedna butla? Czemu nie mam żadnych bonusów? Muszę to przestawić? O! Tak się robi? Przyjemnie, jak teraz zginę, to się wkurzę. Kurde, no nie wierzę. To, co tutaj się stało, to jest po prostu genialne. My tak to pewnie powinniśmy zrobić. Szafa. Magazynek średniego kalibru, latarka, benzynka i butelka. Oczywiście, że tak. Szynka. Ale lutu. Magazynek różowy, części broni palnej, której oczywiście wziąć nie możemy. Ale tak, zostawimy butelki, że butelki, kurde, teraz są dosyć ważne. Możemy zostawić butelkę i alkohol. A to możemy wziąć. Normalnie nie wierzę, co się stało. Nie wierzę. Bo tak, taka głupia śmierć. Grzybowa polana, oho. W powietrzu unosi się intensywny, słodki zapach grzybów. O. No faktycznie. A ja chyba nie mam jak tam wejść. Przejście jest z drugiej strony. Niech to się ugasi. Ugaś się. No, ej. Co tu się dzieje? Da się je zdemontować? Nie da się zdemontować. Nie, to jest bez sensu. Nie wejdziemy tam. Ale teraz się głośno zrobiło? Teraz pytanie, jaki jest nasz cel w tej chwili? Co się tam dzieje? Zamknęli się ponoć w piwnicy. Nawigator, szyk, biegacz. Nic mnie tu nie interesuje.
Nie przejdę tędy. Ale już wiem, że będziemy mogli tam ogólnie wejść. Widziałem ducha. Dobra, możemy już powoli się zbliżać w tamtą stronę. Au! Serio, te mopki są ciężkie. Stonoga zafajdana, no. Brak mi sobie punku? Naprawdę? Zjedz pigułkę. To pigułki dają kondycję? Oh shit. Rób. Zjedz pigułkę. Ole. Lesz burek. Kurde, i teraz nie mam co wyrzucić. Totalnie nie wiem co wyrzucić. Mięso. Wyrzuć to. Bierzemy dziwne mięso. Mięso nic nie da. Tutaj gwoździ i drewno. Tam jest jakąś skrzynię. Użyj wytrychu. Nóż, drogę pigułek, amunicja śrutowa. No biorę to. Nic innego nie wezmę. Trzeba pamiętać, że gdzieś tu w okolicy jest. A zróbmy sobie nawigatora. W tym miejscu. Część mojego ciała. Co? What? No dobra. Teraz trzeba jakoś przeżyć i dojść do naszego safe house'u. Muszę się powoli zacząć uzbrajać. To był grzybek wtedy. No tych stworów jest tutaj teraz coraz więcej. Nie powiem, że nie. Są one coraz mocniejsze. Też nie powiem, że nie. Że kryjówka? A no? O Jezu, nie strasz mnie tak. Jest kolejna esencja. Czwarta dawka. Dobra, co my tu mamy? Słaba regeneracja, będzie mniej podatna na działanie przedmiotów leczących. Drgawki, moja celność zmniejszy się. A oraz trzy bonusy podstawowe typu adrenalina. Jeśli będę bliski śmierci, moje ciosy będą dwukrotnie silniejsze. Fajne. Żywotność. Moja żywotność zwiększy się. Pewnie chodzi o HP. I kameleon raz dziennie będę mógł stać się niewidzialny dla wrogów, o ile nie będę się poruszać. Też korci. To też korci. Ale to z powodu tego, że będziemy mogli lepiej noc przeżywać. Ale to HP też mnie korci. Dobra, bierzemy HP. I mamy notkę. I mamy nockę.
Ani jednej próby nie przeszedłem. Kim my jesteśmy? Zgaś światło. Chcę jeszcze pospać. A nie. Nie ma spania. Dyskoteka. Dobra, śpi. Rafa, bluza, ubrania. Piecyk gazowy. Jest za wcześnie na gotowanie. To jest łazienka. Jest jakiś łącznik światła. Napuszczę wodę do kąpieli. Nie ma mnie. Umywalka, przyjrzyj się, nie da się przyjrzeć. Lalka frania, 2 dni stałem po nią w kolejce. Nie ma nikogo w domu. Sofa, stara wysłużona sofa. Mój telewizor. Mój czarno-biały telewizor. Poszukaj. Gruszka i nożyczki, świetnie. Mogę zjeść gruszkę? Nożyczka nie może się mogę bronić. Ubrania kolejne. Pieniądze. Narodowy Bank Polski. 1000 zł. Jezu, stare pieniążki jeszcze. Rzeczpospolita Ludowa. I stary dobry PRL. Książka. Chcę wziąć. Wyskiwacz. Czego mi to jest? Detergent, latarka wojskowa. Szkoda, że nie mamy baterii. Zbieramy wszystko. Ciekawe, czy mu się kiedyś znudzi. Stukanie, pukanie. Dobra, otwórzmy. Co to miało znaczyć? Nie mam pojęcia. Ile my teraz potrzebujemy na kolejną dawkę? Czyli to nie jest jeszcze koniec. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze możemy jedną dawkę wziąć. Za 16 tysięcy. Ulala. No dobra. No dobra. Ten magazynek mogliśmy sobie ogarnąć, naprawdę. Nie wiem zbytnio, co tutaj nam się może przydać w tej chwili. A to wiecie co, to sobie akurat weźmiemy do rozwalania, bo tych desek mamy mało w tej chwili. Z generatorek. No, trochę tego życia mam więcej teraz. Trochę jest tego więcej faktycznie. Ale gdzie jest... sprężarka? Jeszcze nie jest to. Gdzie jest piła? Nie pamiętam, gdzie jest piła. Nie mogę znaleźć piły. Tu jest piła. Ryba piła.
Weź to do ręki. Nie to. To. No i pyk. Mamy 18 desek, resztę możemy tutaj włożyć sobie do naszego agregatu. On też trochę tego paliwa potrzebuje. Dobra, przydałoby się troszeczkę ubezpieczyć nasze tutaj wejścia. Więc tak, te butelki, które tu gdzieś miałem, gdzieś tu leżały, tu są. Słyszałem, że one naprawdę działają jako... O! Właśnie o to chodzi. Jako... Jezu, zgubiłem się. Jako pułapki, o! O to mi chodziło non-stop. Dobra, napraw przedmiot. Że to możemy naprawić bez problemu. I z jedne siła może zrobimy? Że to nie jest zły pomysł. No ale siła sobie dopiero za chwilę ogarniemy. Oprócz tego, musimy zrobić porządki w ekwipunku. Tak, latarka nam się nie przyda w tej chwili. Gwoździe się przydadzą. Jeden magazynek się przyda. O, w ten sposób bym to zostawił. Kurde, wyrzuciłem. Koktajle Mołotowa też by się przydało zrobić. Ale nie mamy alkoholu. Nie mamy alkohola, kurde. Niedobrze. Wrzuciłem sidła. Dajcie mi te sidła. O, lekki pancerz. To też się przyda zrobić, mamy hitynkę akurat. Dobra. Co jeszcze? Tabletki mamy. Igułki mamy. Czyli tabletki dają nam movement speed. Pół staminę. Flary też sobie możemy wziąć. Nie wiem, czy one się nie zastakowały. Powoli możemy już zacząć palić światełko. Bardzo, bardzo powoli. Bo jeszcze sporo mamy do roboty. Na przykład to. Barykada leci oczywiście. Zróbmy to w ten sposób. To mi się wydaje, że bardziej przy drzwiach się przyda. Drzwi są bardziej szczelne teraz, nie dają światła. O. Co jeszcze? Jeszcze jedną sytuację możemy zrobić teoretycznie. Ja bym je walnął gdzieś tu. Stawiam, że tym razem może być okno grane. A wyswaniłbym się jeszcze bardziej. Nawet zrobiłbym drugie sidła w drzwiach. Tego złomu mamy sporo, więc luz. Długo ugany już. No i mamy nockę.
Nie sprowokowało się na nas. Cokolwiek to było, nie sprowokowało się na nas. To bebdzik w sumie. Czuliśmy ból. No luzaku. Co tu się dzieje? Czerwone dynksy nas tu tłuką. Barykadę to nam rozwali raczej. Wal sobie wal. Dobra, wpadnie w pułapkę. Nie prawie przejść. Przejście, przepraszam. Raczej się, że tak powiem, normalnie ta gra nas tutaj próbuje wykończyć totalnie. Co tu się dzieje? Za chore rzeczy. Uff, ale się udało. Dzień 18. Dwieście reputacji wpadło. Tylko jeden złom dostaliśmy? Nie, dobra, dwa mamy. Dokładnie trzy. No dobra, nie było tragedii, o dziwo. O dziwo, nie było tragedii. Widzę, że nie wiem jakim cudem, ale tutaj się ten mobek jakoś przedostał dookoła. Więc tą pułapkę musimy przenieść ewidentnie. Ewidentnie musimy przenieść, bo ona się tutaj nie sprawdza. Dodatkowo mam pewien pomysł. Jak możemy mocniej się zbunkrować, tylko pytanie, czy mi się to uda zrobić. Idąc tropem fizyki tej gry, możemy to zrobić troszeczkę inaczej. Pytanie, czy to się uda zrobić.
Ale z racji tego, że mamy nieskończony czas, myślę, że powinno nam się udać. Ale moi drodzy, zrobimy to już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Pamiętajcie, że na stronie spokishiro.pl macie harmonogram, Discorda, jak i inne rzeczy związane z kanałem. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!